kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia WZ dla inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych, budowa rodzinnych usługami, budowa garażu podziemnego na działce nr 55, okręt 45 Krobocza, budowa infrastruktury technicznej i zjazdów na część działek nr 246, 251, 303, obręb 45 Krobocza przy ulicy Łokietka, ulicy Łoboźnej, ulicy Chłoboźnej, ulicy Składowej i tak dalej. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy 5 Krobocza pozytywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budowa garażu podziemnego na działce nr 55, obręb 45 Krobocza, budowa infrastruktury technicznej zjazdów na części działek nr 246, 251, 303, obręb 45 Krobocza przy ulicy Łokietka, ulicy Oboźnej, ulicy Składowej w Krakowie z uwzględnieniem budowy zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy ulicy Łokietka wzdłuż przedmiotowej inwestycji. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest to inwestycja przewidziana w takim trójkącie. Tutaj jest właśnie proponowana zabudowa, jak to ma wyglądać. Po prostu wysokość tych budynków jest taka, jaką my tutaj preferujemy, czyli 5, tam jest bodajże od 4 do 6 chyba. Za dużo. No ale... Średnia 5. Tak. Czyli pan, myśmy to rozpatrywali i pod takim kątem, że też w tym miejscu kiedyś też ktoś chciał coś budować, jak pamiętam, ale na dzień dzisiejszy ta zabudowa wydaje się taką rozsądną, optymalna. W tym momencie tam jest no, taki trójkąt i ten trójkąt jest raczej zachwaszczony i mało atrakcyjne jest to miejsce, bo to jest przy przejeździe kolejowym będzie się opierać jedną stroną, z jednej strony będą przebiegały tory kolejowe. Łokietka przed wiaduktem. No. To jest to miejsce, także że po prostu lepiej będzie, jeżeli tam będzie jakieś zagospodarowane miejsce w postaci budynków niż wysypisko, dzikie wysypisko śmieci. To jest raz. Druga sprawa, też tutaj daliśmy takie zastrzeżenie, bo chodziło o to, że jeżeli ktoś przyjedzie, to żeby miał miejsce do zaparkowania, bo tam tych miejsc na powierzchni nie jest za wiele, więc to zastrzeżenie jest, że uwzględnienie budowy zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy ulicy Łokietka wzdłuż przedmiotowej inwestycji, żeby było się gdzieś zatrzymać. No nie jest to jakieś super atrakcyjne miejsce, no ale skoro tam deweloper chce budować, to wydaje nam się, że tutaj z naszej strony jakichś wielkich przeszkód nie będziemy robić, bo i wysokość jest taka, jaką my tutaj chcemy, żeby była. No i to miejsce wymaga, lepiej będzie, jeżeli będzie właśnie jakieś osiedle niż tak, jak jest na dzień dzisiejszy. Ilość tych miejsc, no mogę tutaj zaraz jeszcze doczytać, bo też wszystko na raz nie pamiętam wszystko. I zaraz będziemy wszystko wiedzieć. Ja mam tylko czy wzdłuż Łokietka będą te parki na zatoczkę? Jest tak. Parking naziemny na 20 miejsc parkingowych. Parking naziemny. Jaka jest powierzchnia? Nie, ile mieszkania, to są trzy bloki. Moment. Jakie jest duże mieszkania? Tak. I teraz mamy tak, powierzchnia zabudowy. Powierzchnia zabudowy. Mieszkania i lokale użytkowe. I tu jest podane w metrach kwadratowych. To ile? 25 620. Teraz jest taka moda. 25 tysięcy powierzchni użytkowej. Tak jest. Naziemnej
metrów kwadratowych. Nie, nie, to są nawet powierzchniowe. Podziemny 12500 i to ma być garaż. 12500 metrów kwadratowych. Tak jest. No to już jest coś. To już zmienia postać. Tak. Bardzo proszę pan radny Majczyk. Że pół na pół, czy można zapytać, bo zawsze pani mówi, że to się sympatia, się odnoszę do pani. Dziękuję bardzo. No, natomiast na początku zapytam, czy to jest to, o czym ja myślę, mianowicie ten skrawek przy właśnie torach kolejowych, a z drugiej strony jest jakaś taka kiedyś fabryczka, prawda? Czy... Nie, tam była Amikor, Adrenamikor. No właśnie, tam były jakieś problemy bo ja akurat tam w okolicy mieszkam, czyli mam akurat tutaj skrajnie przeciwne zdanie w stosunku do tego, co pan. Mianowicie, po pierwsze, nie jest to w tej chwili zaniedbane, bo tam chociażby nawet jest taka akcja, czy była akcja samosprzątania, że mieszkańcy tam po prostu sprzątali, poza tym psy się tam wyprowadza. W ogóle nie wiem, to jest tak, dzisiaj się bardzo późno jest, ale ja wręcz odwrotnie po prostu stwierdził, że to jest ostatni jakby taki zwarty skrawek zieleni i tam faktycznie ludzie z tego korzystają. Gdyby się to kiedyś udostępniło, korzystałoby więcej, że nawet bym po prostu był za tym, żeby miasto to wykupiło i stworzyło tam taki mini park, bo mówię, to jest ostatni skrawek zieleni właśnie w miejscu, gdzie to wszystko jest tak naprawdę zabetonowane totalnie. Ja powiem szczerze, że ja przechodziłem wokół tego i wcześniej miałem właśnie takie same zdanie jak pani Małgosia, tylko mówię, potem było tak, pomyślałem sobie, a to wejdę, prawda, do środka. Okazało się właśnie, że ci mieszkańcy sprzątają, że tam są jakieś worki, zbierają śmieci, jakieś kartki właśnie a propos tego są. I ja jestem za tym, żeby po prostu wręcz odwrotnie, nie tylko nie pozwolić tam czegokolwiek budować, już bez względu na to, czy to ma jedno piętro, czy pięć, a więc dużo za dużo, tylko po prostu wystąpić w pewnym momencie do miasta, czy nawet teraz, żeby to wziąć pod uwagę i po prostu wykupić, bo... No ale patrząc realnie, to nie ma takiej możliwości, żeby miasto to wykupiło. Jeżeli my chcemy budować tutaj ten rynek krowoderski, i to jest, powiedziałabym, priorytet i nie ma takiej opcji, żeby już to zostało zrobione, to gdzieś na obrzeżach kto wykupi kawałek działki przy torach po to, żeby psy można było wyprowadzić. No ale ja wiem, że każdy ma swoje zdanie i szanuje pana zdanie, jak najbardziej. O, więcej pani mogę, że tam są na przykład jakieś pięknie postawione stoliki. No może tam grają panowie na przykład w szachy, no, czy coś. Ale to nie tylko tacy panowie jak ten Kisłą grają. Ja byłbym za tym, właśnie mówię, biorąc pod uwagę, że tam właśnie w tej okolicy w ogóle nie ma właśnie takiej zwartej zieleni, a tamten odcinek jest naprawdę ładny, jeżeli chodzi o zieleń. To o czym my teraz mówimy, to są stare drzewa, tam będzie tyle karczowania, wiecie państwo, się dłoni. Ja tego nie jeszcze nie wiem, tam z półtora roku temu zupełnie nowe drzewa. Proszę państwa, żebyśmy gdzie ustali. Gdzie jest panie Piotrze? Proszę składowy, wiecie, wy mogę jak składowa. Składowa, idzie do wiaduktu, to po prawej stronie to jest. No. Przedstawię wiaduktę po prawej stronie. Tak. A usypka wichury jest z tyłu. No. Ale uporządkujmy dyskusję. Właśnie. Teraz pan radny Michalów. Bardzo proszę. Tak się mogę skończyć, bo już... Tracił pan. To ja nie mam nic oczywiście przeciwko tej inwestycji. Nie uważam, że ona wartość zagrażała pomiędzy spójności architektonicznej w dzielnicy, ale przyjęliśmy... Z punktu widzenia prawnego nasze opinie są niewiążące i gdyby urzędnik jakiś wziął je pod uwagę i napisał, że tylko dlatego, że my uważamy tak albo inaczej wydał decyzję zgodną z tą, to byłaby to decyzja po prostu nie do zaakceptowania w obrocie prawnym. W ogóle nie wolno uwzględniać naszych opinii. Niemniej jednak prezentujemy cały czas stanowisko, które jest może jakimś takim postulatem, takim głosem, że... Wołającego na puszczę. Właśnie, może to jest głos, może to nasze stanowisko ma gdzieś też komuś do myślenia, żeby, nie wiem, uchwalił plan dla dzielnicy, żeby ten głos dzielnicy mógł być uwzględniony. Przyjęliśmy sztywne reguły. No i owszem, możemy powiedzieć, że 4 plus 6 daje średnią 5, ale możemy też powiedzieć, że 1,9 daje średnią 5, tak? Więc na tej zasadzie to, jeżeli już przyjmujemy, jest to jakiś taki głos, może powiedzmy nie ściśle oparty w przepisach, ale pewien taki postulat do Rady Miasta, żeby uchwaliła plan, nie wiem,
żeby w jakiś sensie zabezpieczyć dzielnicę, zgłaszamy za pomocą prezentowania spójnego stanowiska, to ja nie rozumiem, dlaczego mamy od tego odchodzić. To nic nie zmieni ta inwestycja, jeżeli będzie miała powstać tej tak powstanie bez względu na to, jaką opinię wyrazimy, ale jak my się, mówiąc tak obrazowo, na przykład wytłumaczymy, nie wiem, wyborcom, osobom, które będą nas pytały, dlaczego w jednej dzielnicy, dlaczego w jednym przypadku 6 pięter nam przeszkadza, a w drugim nie. Uważam, że powinniśmy już zachować konsekwencje i nie zmieniać teraz, bo są sytuacje wyjątkowe, kiedy to jest jakiś obiekt powiedzmy użyteczności publicznej, jakaś instytucja, nie wiem, uczelnia stara się coś wybudować dane i to jest wtedy zrozumiałe. Natomiast tutaj ta inwestycja nie różni się niczym od innych, których rozmawiamy tak naprawdę na podstawie tych kryteriów, których ta inwestycja nie spełnia, więc uważam, że powinniśmy zachować naszą negatywną opinię, wyrazić w tym zakresie i utrzymać status quo naszego. Dziękuję bardzo. Pan Radny Michał. Ja się tutaj zupełnie zgadzam z przedmówcami, ponieważ dwie uchwały wcześniej na Bytomskiej był budynek pięciopiętrowy. Powierzchnia była 460 metrów, czyli 9 miejsc parkingowych, czyli de facto można powiedzieć, że każde mieszkanie miało swoje miejsce parkingowe. Tutaj jest powierzchnia 25 tysięcy, 6 pięter. I no to jest, na jakiej zasadzie, że tak powiem, tutaj jest pozytywna, a przy drugiej uchwale negatywna? Bo ja tego nie rozumiem. Bo skoro jesteśmy w mieście, to się tkankę miejską zabudowuje, prawda? I skoro tutaj jest 6 pięter, na Bydgoskiej było 5, no to dlaczego ma być tu pozytywna, a tam negatywna? Tutaj jest podane ilość kondygnacji naziemnych od 4 do 6. No, nie jest określone 4, czy stricte 6. Nie są to 7. Może być tak, że to będzie jakiś tarasowo. Taki tarasowiec, może tak być. Myśmy przyjęli, proszę Państwa, przyjęliśmy taką politykę tutaj przy załapaniu tego wniosku. Owszem, trzymamy się tych zasad cały czas i z tego się nikt nie wycofuje. Natomiast przyjęliśmy taką optykę, że jednak to miejsce nie jest takim super atrakcyjnym miejscem, gdzie każdy tam będzie chciał zamieszkać, bo po pierwsze jest tam ten tunel wąski, żeby się wydostać na ulicę Wybickiego, no to jest problem. Żeby się wydostać na ulicę Wrocławską, też nie jest kolorowo, żeby wyjechać tam. Zagankujemy pani Małgorzato, to pani. Pan jest jeszcze 25 tysięcy też jeszcze. Ja chcę tylko powiedzieć, że się z oboma moimi przedmówcami całkowicie zgadzam. Natomiast mam taką propozycję natury bardziej technicznej, w związku z tym, że nie wszyscy dobrze znają to miejsce. Ja zresztą przyznam się, że też aż dobrze, tak dobrze go nie kojarzę. To jest w pokoju obok rzut z Google Earth do zobaczenia i zachęcam, żeby wszyscy, którzy mają wątpliwości, poszli sobie zobaczyć. Ale to dopiero po złożeniu przerwy. Dobra, jeszcze nie zostało. Bardzo proszę, pan radny Majczyk. Tutaj właśnie dzięki za tę poradę na propos Google Earth, bo tam jakbyście państwo po prostu kliknęli parę razy plus, byśmy się dowiedzieli w ogóle, ile tam drzew trzeba wyciąć. Przecież tam około 100 bardzo porządnych drzew trzeba wyciąć. To po prostu, no nie wiem, o jest fajny, to on by się zaraz na ten temat wypowiedział. To jest pierwsza rzecz. Teraz druga. Tutaj mówił Janek o tej sześciopiętrowej zabudowie. Tam jest jeszcze gorzej, bo ta cała sprawa, ta cała inwestycja od strony Łokietka w ogóle jest na skarpie, więc ta skarpa jest i tak dużo wyższa niż to, co jest po drugiej stronie, więc tam się nagle zrobi w porównaniu do tego, co jest po drugiej stronie 8 piętr. Już nie mówiąc o tych wszystkich argumentach, które państwo nie możecie podzielać, czy nie, że to jest tak naprawdę teren zielony, rekreacyjny. Ja jestem za tym. Zatrzymajmy to teraz na Boga, a potem po prostu rzeczywiście jak to miasto kiedyś będzie miało pieniądze, to być może wykupi. No, w każdym razie ja tam niczego nie budował, chociażby ze względu na te 100 drzew po prostu. Właśnie mówił kolega, że jest Google F, wejdźmy sobie i po prostu policzmy sobie te drzewa i naprawdę zobaczmy sobie. Ja tam kilka razy chodziłem na różnego rodzaju spacery. To są naprawdę bardzo porządne drzewa, które tam bardzo długo rosną. Może napisz po kartach.
To znaczy nie, moja poprawka jest taka, żeby odrzucić tą uchwałę. Z całym szacunkiem mówię do poprzednich. Zresztą tutaj no, ja nie wiedziałem nawet, że tylko ja będę przeciw. To jesteśmy przeciw, bo raczej uważam, że odrzućmy po prostu. No, tak, chociażby ze względu na te wysokości, jeżeli coś było. To znaczy na razie nie wiemy, jak no, to jest przeciw, kto jest za. Jesteśmy jeszcze przed głosowaniem. Ale bardzo proszę. Ja mam jedną uwagę, tylko tutaj już koledzy mówili na ten temat. Ulica Łokietka jest bardzo wąską ulicą. Ulica Składowa to samo. Obojna tak samo, bo połączenia tam komunikacyjnego praktycznie nie ma. Jak dostawimy jeszcze tyle budynków, to praktycznie zakorkujemy ten temat. Dlatego ja uważam, że to w tej wersji to jest niedobrze. No właśnie, dziękuję bardzo. Niech każdy ma jeden maszyn. To jest 300 zł. Tutaj myślę, że... Szanowni Państwo, tu były argumenty słuszne i mniej słuszne. No, ustosunkuję się, bo kolega mówił odnośnie tych drzew, prawda, że tam na tym wzgórzu będzie wycięta określona ilość drzew. Wystarczy, prawda, naprzeciwko, co się dzieje naprzeciwko, a tam przechodziłem chyba 2 dni temu, no to tam jest karta, prawda, wszystkie w lewo, na dół. To jest po prawej stronie, a w lewo przygotowują teren pod budowę tych wszystkich, prawda, bo to jest teren na tego PZL-u wykupiony. I tam jest dopiero, ja patrzę, to takie, że dwóch chłopów by tych drzew nie objęło, a oni normalnie to tną jak cholera, prawda? No to tam tragedia. Teraz, jeśli my się będziemy upierali, bo mówimy, aha, no nie zabudować, bo dobrze, żeby to był teren zielony. Realnie patrząc, miasto, jest to teren budowlany, park tam nigdy nie powstanie, bo raz, że kawalkada samochodów, prawda, po ulicy Łokietka, dwa, z tyłu myjnia, prawda, wagonowa, w głębi dalej jeszcze. Ten teren i przejazd pociągów na bieżąco, w związku z tym nie jest to teren rekreacyjny, gdzie ktoś by chciał, prawda, pójść z dziećmi i rozłożyć kocyk i, że tak powiem, w tych warunkach, prawda, korzystać z uroku słońca i czystego powietrza, no bo to jakieś nieporozumienie. Realnie po prostu nie ma szans, żeby miasto to wykupiło, a skoro jest to teren budowlany, bo jest tak, prawda, w planach miasta, no to w związku nie ma planu. Nie ma planu, nie ma miejscowego i nie ma ogólnego, więc można mówić o terenie budowlanym. No, tak, ale nie jest to teren rekreacyjny, o którym byśmy mogli powiedzieć, że tam powstanie park. Tylko dlatego starają się przez WZ-kę o pozwolenie na budowę, więc tutaj nie ma kategorii, że to jest zaszeregowane do... Natomiast tu, co kolega mówił, faktycznie, bo tam, tak bym szybko powiedział, że był wielki pier, przez wiele lat, jak nam się chodziło, krzewy, trawy i tak dalej, a od 2 lat faktycznie jest tam skoszone, jest tam w miarę czysto, przyjemnie się. Tam był taki domek jeszcze dla emerytów jakiś tam na samym skraju, kiedyś przy ulicy Łokietka, właśnie na tym terenie. A później były haszcze i tylko ta łobuzeria chodziła, prawda, ci alkoholowi. No, a od 2 lat tam się poprawiło, jest to wykoszone, jest czysto. No z tym się zgodzę. W związku z tym to są argumenty takie, na komisji architektury przyjęliśmy, że to jest, no pasowałoby tak ucywilizować ten teren. I to by nam w tym pomogło. Dziękuję. Można głos zabrać? Bardzo proszę. Ja przepraszam, bo nie byłem od początku i nie słyszałem o czymś uchwała, ale teraz z tego co widzę, to chodzi o teren. Instytut Obróbki Skrawanie, narządzony Instytut Obróbki Skrawanie, który został sprzedany przez Instytut Obróbki Skrawanie. Nie. A to nie jest ten. To jest tam, gdzie jest Amiko. Proszę? Amiko. To między Oboźną, Składową, a Łokietka. To jest ten teren zielony. To jest ten trójkąt przedmiastu. To jest to teren, który należał do Instytutu Obróbki Skrawanie, czy teraz jak inaczej to się nazywa. Teren, który na którym długo wisiała tabliczka do sprzedania. Myśmy tutaj swego czasu na sesji mówili o tym, żeby ten teren włączyć w park, żeby miasto zainwestowało i żeby powstał tam park. Ja też jestem przeciwny jakiejkolwiek zabudowie. Tam, proszę Państwa, ta zabudowa dookoła już jest nas tutaj otacza. Wytnijmy drzewa, nie będziemy mieli tlenu. Nieważne, jakie one są, jak one tam są w stanie. Jedni mówią, że są gorsze. Niech się ktoś weźmie za to i zrobi porządek. Porządek nie polega na tym, że my wytniemy wszystko, co jest po prostu niełatwe, tylko po prostu porządek polega na zadbaniu o to miejsce. Jestem całkowicie przeciwny, żeby ten teren tam zabudowywać. Dziękuję bardzo. Znaczy, ja chciałem zgłosić projekt poprawki do tego projektu uchwały. Czy mogę odczytać? Bardzo proszę.
nadać funkcję podtekstową. Odrzał negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ na inwestycji pod nazwą budowa dwóch budynków mieszkalnych. I to jest jak było poprzednio. Ulicy Obwoźnej, ulicy Składowej w Krakowie, z uwagi na konieczność wycięcia ogromnej ilości drzew, przecinek zbyt wysoką zabudowę, 6 kombinacji, oraz grożący paraliż komunikacyjny tego obszaru, w nawiasie ulica Łokietka, ulica Obwoźna i ulica Składowa. Obwoźna, Składowa. Paragraf drugi. To można dopisywać więcej. Tak. Ale to nie chodzi o Łokietka. Jeszcze mówię, zgadzam się właśnie w pełni z tym, co powiedziałeś przed chwileczką. Jak właśnie w momencie, kiedy piszesz o tym zbyt wysokim charakterze zabudowy, jakby dało się to ewentualnie właśnie wzmocnione tym, że teren znajduje się na skarpie, bo mówię, to wszystko, co ten autor projektu czy inwestor sobie wymyślałem, to trzeba do tego dodać jeszcze dwa piętra. Właśnie to też jest skarpie. Ta skarpa to jedna kondygnacja, to można spokojnie. Jedna kondygnacja. W każdym razie, żeby ta skarpa jednak tam się... Ciężko będzie to, ale to może po kolei. Natomiast tak czy siak chciałem w ramach, zanim złożę tą poprawkę, złożyć wniosek formalny o dwuminutową przerwę, żeby każdy mógł zobaczyć to miejsce zlotu, tak powiem tak. Ogłaszam 5 minut. Dobrze. Znawiam od parady. Proszę. Bo jeszcze zgłaszającego poprawkę. Bo to taka dosyć jest znacząca poprawka. 80-stopniowa. To bardzo proszę kontynuować. Czy ta poprawka już jest w takiej formie, jak zostało odczytane, pełna, czy jeszcze coś? Ja bym tutaj jeszcze... Czy jak się patrzy na ten teren, to faktycznie ta skarpa ma znaczenie, bo... Podnosi. Powiedzmy dwie, bo nam zależy, żeby nie było. Nie, przesadzają. Ale jedną z tam. Jedna. Czy jakieś ziemniaki są? Tak, jeszcze się... Moja propozycja jest taka, żeby to brzmiało od... momentu z uwagi na konieczność wycięcia, może nie ogromnej, ale dużej, ładnie brzmi, ilości drzew. Dużej, bardzo dużej. Bardzo dużej. Drzewa są policzalne. No właśnie. Liczby, tak. Oczywiście. Ale teraz coraz częściej już ilość liczby rzeczy niepoliczalne. To bardzo źle. Nie po polsku. Znaczy, ale ta komisja językowa to zaakceptowała. Fatalna komisja. Natomiast bardzo słuszną uwagę. To się to zgadza. Bardzo dużej ilości drzew. Liczby. Przepraszam, tak. Drzew zbyt wysoką zabudowę. I tu jest w nawiasie 6 kondygnacji zlokalizowanych na skarpie podnoszących wysokość nieruchomości. Koniec nawiasu. Oraz grożący paraliż komunikacyjny tego obszaru. Drugi nawias. Ulica Łokietka, ulica Obojna, ulica Składowa i ulica Fydlajna. Paragraf drugi, uchwała w Polsce się z nie podjęcie. To teraz to przepiszę ładniej. Nie, jest bardzo ładnie. Tak? Może jest. Nie. To ja się bardziej zastanawiam nad kwestią... jest poprawka zgłoszona. Głosujemy poprawkę. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę bardzo. Dziękuję, jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu.
Dziękuję. Stwierdzam, że przy 13 głosach za, 3 przeciwnych i 2 wstrzymujących, kiedy poprawka została przyjęta. Czy jeszcze jakaś poprawka? Czy może pan jako pan przewodniczący miał wątpliwość? Ja nie miałem żadnych wątpliwości. Jedynie chciałem jeszcze sprawdzić, jakie było przeznaczenie tego terenu w poprzednim planie. I dlatego poszedłem to sprawdzić. Był to teren usług komercyjnych. No niemniej jednak plan nie obowiązuje. Nie ma. Na pewno nie było to budownictwo mieszkaniowe. Tak. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś poprawki? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania całego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że przy 13 głosach za, 4 przeciw i 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta.